byłam w Katarze na meczu z Meksykiem, a potem oglądałam na żywo w telewizji, komentując mecz, który był ostatnio z Argentyną. Ale każdy mecz oglądam. Ominął mnie tylko mecz z Saudią Arabią, ponieważ Arabią Saudyjską, ponieważ w tym czasie wracałam do Polski. Byłam na lotnisku w Stambule bodajże. U nas było troszkę mniej niż Meksykanów, natomiast byliśmy wszyscy zagorzale i mocno, obficie wspieraliśmy naszych biało-czerwonych. Nie ma żadnej różnicy, po prostu w Polsce jest więcej kibiców, a tutaj było troszkę ich mniej, ale było to, że mniej nie znaczy, że mieliśmy mniejszą temperaturę wsparcia. Czy czuję się ograniczenia religijne, restrykcje kulturowe? Tak, tam, żeby pójść do centrum handlowego, musiałam zakryć kolana, ramiona, mimo że te obostrzenia podczas mistrzostw zostały podobno troszkę zrobiły się lżejsze, nie były aż tak restrykcyjne, mimo wszystko znajoma Polka, która mieszka w Katarze od wielu lat, zasugerowała, żebym założyła dłuższe spodnie, długą spódnicę, żeby mi nikt nie zwrócił uwagi w takim centrum handlowym. Kobiety chodziły w abajach, czyli w takich długich sukniach zakrywających wszystko tak naprawdę, więc no, to jest inny kraj kulturowo, religijnie, więc no, musimy to uszanować, ale w związku z tym Mistrzostwa Świata były troszkę też, podejrzewam, inne niż zazwyczaj, bo no, nie było widać na ulicach parady, zabaw, ludzi pijących piwo, cieszących się, tam było bardzo ciężko się napić piwa, były takie miejsce, były strefy kibiców wydzielone, gdzie tam ludzie się bawili, można powiedzieć, ale nie było ich wiele tych stref. Były też podobno 3 wielkie promy, na którym kibice mieszkali i tam oglądali mecz też i tam się tam wiwatowali, ale w samym Doha nie zauważyłam wielkiej, że tak powiem, fiesty wtedy, kiedy byłam. Może teraz się zmieniło, może teraz już jest inaczej, może trochę więcej przyjechało kibiców, natomiast wtedy było dość pusto na ulicach w ciągu dnia. Wieczorem wychodzili ludzie, ale naprawdę nie było takiego, to nie była taka festa, jakby się wydawało, że podczas mistrzostw.